Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku, kolejnym materiale na naszym kanale. Nawet się zrymowało i słuchajcie, wy prosiliście kilka razy mnie o to, żebym zobaczył, co się z tym wirem polarnym dzieje. Paweł, sprawdź wir polarny. Na live'ach szczególnie otrzymywałem takie komentarze. Stwierdziłem, że czas najwyższy z powrotem zerknąć sobie na mapy, na wyliczenia i zobaczyć, co się z tym wirem polarnym dzieje. Czy on jest, czy go nie ma, czy on będzie, czy go nie będzie. Moi drodzy, wyliczenie od 16 lutego do 3 marca, już w tych wyliczeniach marzec się pojawia i zobaczmy. Zobaczmy na początku na anomalię temperatur. Widzimy, że już ocieplenie stratosferyczne trwa w najlepsze. No i cóż, wir polarny się nam rozpada. Jest osłabiony dosyć mocno i w kolejnych dniach będzie osłabiany jeszcze bardziej. Praktycznie tak, że już pod koniec lutego będzie widoczny jedynie nad Oceanem Atlantyckim, nad północną częścią Oceanu Atlantyckiego, ale w bardzo niedużej wielkości. Czyli już ten wir nam powoli zanika. Czy to dobra informacja? Moim zdaniem dobra informacja. Czas najwyższy na to, żeby już sobie zaniknął. Czekamy na wiosnę, chcemy wiosny. Tu mamy natomiast widoczne wiatry, nie temperatura, tylko wiatry na wysokości 10 hektopaskali. No i w przypadku tych wiatrów zachodnich są one jeszcze widoczne. Nie, już nie są tak silne, jak być powinny i jakie były wcześniej. One są cały czas rozbijane przez to ocieplenie stratosferyczne. Tutaj też w postaci wyżu, który znajduje się nad Stanami Zjednoczonymi, tutaj znaczy nad Stanami, nad Alaską i nad północną Kanadą. Natomiast jeszcze jako tako ten wir polarny trzyma się, ale tak jak mówię, z dnia na dzień będzie nam słabł. I to jest też dosyć dobrze widoczne w kolejnych wyliczeniach. Tutaj jeszcze raz się przyglądamy na temperaturę na wysokości 10 hektopaskali. No i widzimy tutaj właśnie, że ta temperatura już jest dosyć wysoka cały czas, szczególnie w tej części nad wschodnią Syberią oraz nad Alaską, nad północnymi rejonami chociażby Kanady. Natomiast tak jak tutaj też widzimy, ten wir polarny jeszcze jest, ale zaczyna nam coraz bardziej słabnąć. Tak samo jak tutaj na tym wykresie widzimy wiatry zachodnie wiejące na wysokości 10 hektopaskali od 15 lutego do 4 marca. No i to co widzimy? Zero w tym momencie, czyli bardzo mocne osłabienie tych wiatrów zachodnich. Następnie jeszcze wzrost tych wiatrów zachodnich gdzieś tak do 4-5 marca i już potem takie konkretne, totalne osłabienie. Więc tu wygląda na to, że będziemy mieli taki ostatni oddech wiru polarnego i gdzieś do 4-5 marca powinien już nam zostać rozbity. No oczywiście to wszystko podlega cały czas obserwacjom i musimy to sobie, wiadomo, że sprawdzać, będziemy monitorować, będziemy jeszcze tutaj oczywiście sobie to omawiać. Prądy strumieniowe, czyli wiatr na wysokości 300 hektopaskali nadal są dosyć dobrze widoczne. Nad Oceanem Atlantyckim będą tutaj sobie nadal meandrować, przy czym tych meandrów będzie coraz więcej z dnia tak naprawdę na dzień. Już zauważyliście, że w lutym tych silnych porywów wiatru nie mamy. Raczej nie wygląda mi na to, że jakieś silne, bardzo głębokie niże będą w najbliższym czasie docierały do Polski. Raczej nie. Raczej nie. Przejdźmy jeszcze do indeksu NAO, czyli do tej oscylacji północnoatlantyckiej. Zobaczmy, co tutaj się ciekawego będzie działo. Tak jak wspominałem, przypomnę jeszcze pokrótce, czym jest system, czy czym jest ta oscylacja dodatnia, ujemna. Mamy wyż znajdujący się nad Azorami, mamy też niż znajdujący się nad Islandią, czyli niż islandzki, wyż azorski. No i tutaj mamy różnicę ciśnień między wyżem a niżem. Jeżeli wyż nam się umacnia, to ciśnienie w jego centrum wzrasta. Jeżeli niż nam się umacnia, to ciśnienie w jego centrum maleje, a różnica ciśnień w
takiej sytuacji nam wzrasta. Jeżeli ta różnica ciśnień jest wysoka odpowiednio, to wtedy mamy indeks dodatni. Co się wtedy dzieje? Wtedy główne niże i związane z nimi fronty atmosferyczne kierują się na Europę Północną, Centralną oraz Wschodnią. To jest bardzo ważne do zapamiętania, bo dzisiaj to będzie bardzo dobrze widoczne. Czyli mamy indeks dodatni, to przeważnie niże z frontami kierują się do Polski, do Europy Północnej, Centralnej, Zachodniej. W momencie, kiedy nam Wyż Azorski słabnie, czyli jego ciśnienie spada, niż Islandzki słabnie, czyli jego ciśnienie wzrasta, różnica między tymi ciśnieniami, tymi dwoma ośrodkami nam spada. To powoduje, że te niże wraz z frontami atmosferycznymi przesuwają się bardziej, znaczy kierują się bardziej do morza, znaczy w kierunku basenu Morza Śródziemnego, czyli tutaj Europa południowo-zachodnia, południowa, po części też centralna, więc tam, gdzie zawsze były te antycyklony, nagle robią się, znaczy tworzą się niże, tworzą się fronty atmosferyczne, tam się przemieszczają. Natomiast z północy, jeżeli jest taka możliwość, spływa chłodniejsze powietrze za sprawą blokady chociażby wyżowej. I co się dzieje aktualnie z indeksem NAO? Zobaczmy. Tutaj jest to dosyć dobrze widoczne. Aktualnie w tym momencie indeks jest jeszcze dodatni, ale widzimy, że w kolejnych dniach zbliża się tak dosyć mocno do tego indeksu zerowego. Ja tutaj skorzystałem z drugiej mapy, z drugiego wyliczenia modelu ECMW FEPS, na którym widać tak jakby symulację tego, jak on się może zachować w kolejnych dniach. I widzimy, że dodatni indeks NAO ma być mniej więcej do 5, 6, 7 marca. Następnie ma być delikatnie ujemny. Przy czym delikatnie to może świadczyć o tym, że pojawi się jeszcze ochłodzenie, pojawi się to ochłodzenie w marcu, w pierwszej połowie marca, czego powinniśmy się tutaj nie dziwić, bo to jest całkiem normalna sytuacja. W marcu jak w garncu. Natomiast pamiętacie, dodatnie NAO, ujemne NAO i gdzieś tutaj 5-7 marzec będzie przecięcie tej linii zero. Dlaczego ja wam o tym mówię, dlaczego ja wam o tym powtarzam? Zobaczmy dalej. Temperatury. Temperatury, tutaj widzimy rzut z terenów polarnych, w Europie cały czas dodatnie. Ujemne temperatury nad Ameryką Północną oraz nad Kanadą przede wszystkim i nad Syberią. No i to jest bardzo istotna mapa. To jest wyliczenia modelu GFS, które pokazują na wędrówkę frontów atmosferycznych od 17 do 3 marca. Zobaczmy, jak będą wędrowały sobie niże. Na początku przez Wielką Brytanię do Europy Północnej i Centralnej. Jednak później, im bliżej marca, tym bardziej będą kierowały się na południe. Pamiętacie, jak wam mówiłem o tym indeksie dodatnim i ujemnym? Jak to będzie wyglądało? Na początku jeszcze mamy indeks dodatni. I te niże będą kierowały się bardziej nad Wielką Brytanię, nad Cieśniny Duńskie, nad Półwysep Skandynawski, również nad Polskę. Ale później, w momencie, kiedy ten indeks zbliży się do zera i będzie kierował się bardziej na południe, to kolejne niże zaczną kierować się bardziej na południe, czyli nad Morze Śródziemnomorskie, czyli tutaj raczej Hiszpania zacznie padać w Genui, pojawią się fronty atmosferyczne, które będą przemieszczały się chociażby przez Włochy, przez Bałkany. Widzicie tą osobliwą różnicę. Tak właśnie się dzieje w sytuacji, kiedy mamy indeks dodatni i indeks ujemny. To jest bardzo dobrze właśnie to widoczne w kolejnych dniach. Temperatury w Europie dosyć wysokie. Cały czas widzimy tutaj wpływ Oceanu Atlantyckiego na temperatury w zachodniej i centralnej Europie oraz wschodniej. Zobaczcie, te chłodne powietrze będzie utrzymywało się nad Skandynawią, ale do Polski raczej nie dotrze. To jest w sumie dobra informacja. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda to względem modelu, znaczy na modelu GFS Ensemble. Zacznijmy od Wrocławia i widzimy tutaj ten spadek temperatury, który po tym bardzo ciepłym dniu będzie miał miejsce, czyli noc z soboty na niedzielę. Następnie wzrost temperatury i temperatury cały czas powyżej zera.
Drobne spadki mogą się pojawić pod koniec lutego, ale nie widać nigdzie ujemnych temperatur. Jeśli chodzi natomiast o temperatury według różnych modeli numerycznych, tym razem wybrałem Łódź i w przypadku Łodzi widzimy również spadki temperatur i to będą spadki związane z tym przemieszczeniem frontu chłodnego nad Polską. One spowodują, znaczy ten front spowoduje spadek tych temperatur w nocy z 17 na 18 i 18 na 19, delikatnie poniżej zera, ale potem wróci znów nam temperatura dodatnia i w dzień, i w nocy. Gdzieś tam dopiero później będzie ocieplenie, o którym Wam też wspominałem w jednym z ostatnich materiałów. No i potem znów delikatne ochłodzenie, ale nigdzie nie widać powrotu konkretnej zimy. Dziękuję Wam, moi drodzy, za to, że byliście. Zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Burz, żeby być na bieżąco. I możecie oczywiście zasubskrybować ten kanał, będzie mi bardzo miło. Natomiast ja widzę się z Wami w kolejnym materiale. Pozdrawiam.